tam patrz, a tam loża szyderców. Siedzą po prostu i oceniają, czy wyszło ładne, czy wyszło brzydkie. Może być? Podoba wam się? Póreczki. Jakie zaciekawione są, co? No. Ładnie czy brzydko? Ładnie czy brzydko? Polatamy, czy jeszcze będziecie nagrywać? I witamy was ponownie. Minęły około 2 tygodnie, odkąd nagrywaliśmy wypełnianie terrarium gliną. Chcieliśmy troszkę wcześniej ten film nagrać, ale sami wiecie, jak to jest z czasem, nie mieliśmy za bardzo kiedy do tego przysiąść. A byliśmy też w Gdyni, co widzieliście. W międzyczasie. Ale właśnie terrarium na pewno już wyschło, glina się trzyma. Zobaczcie, zbliżymy wam troszkę, co jak tutaj wygląda. Ja tą szybkę z tyłu trochę przemyłam. I to jest dla was taka fajna rada, że jakbyście sobie sami coś takiego robili i trochę byście na szybę na przykład najechali gliną, to możecie to bez problemu zmyć. Nie zostają ślady. I też kawałek papieru i wody. Tak. Byle nie za dużo wody, żeby się właśnie ta glina nie rozpadła tutaj. Korzeń się trzyma, jesteśmy mega szczęśliwi, że się ten korzeń trzyma. Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło złego. A co najlepsze, torebka foliowa, którą daliśmy zamiast balona, również się trzyma i ciągle jest w niej powietrze. Można by to z boku pokazać w sumie. Przesuniesz terrarium? I jeszcze zobaczcie, jak czaszka się trzyma. Tylko się próbował wyjąć, a nie drgnie. O, tutaj zobaczcie. O, jest. Tu jest balon. Nasz piękny PRL-owski stół. Ktoś nam pisał, że ten stół wygląda jak PRL. Słuchajcie, bo on jest PRL. Dlatego tak wygląda. Dobra, ale tu jest właśnie balon. Trzyma się. No i teraz będziemy go przebijać. Wybaczcie nam, kochani, za miskę, ale lepszej nie mieliśmy. Więc co, robimy podłoże w takim razie do tego terrarium. Mam trochę włókna kokosowego. Nie dajemy całego, bo będzie nam jeszcze potrzebne. Chociaż może i cały, co my damy, bo tutaj trochę tego podłoża będzie potrzeba, co? Damy cały. Do podłoża damy piasek. Wygląda, jakbyś robił ciasto murzynek i posypywał teraz cukrem, wiesz? A na to, dla kolorystyki, damy jeszcze gliny. Kakao. Trochę się kurzy. A teraz całość. Ciekawy kolor się robi. Bo trochę ma od tego piasku. Chociaż mógłby być jeszcze bardziej taki piaskowo-brązowy, moim zdaniem. Chociaż może nie, to się nie będzie zlewał z tym tyłem. Wydaje się, że będzie spoko. Tor będzie lekko trzymał wilgotność. Glina w sumie też. Jeszcze dołożymy taki korzonek, nazywany przez sprzedawców palec Enta. Ja bym trochę to jeszcze wzbogacić na tym podłożu. Jako, że tu nie będzie dużo wilgoci w terrarium, bo tak to on jest podatny na wilgoć. Właśnie jeszcze go dlatego nie używaliśmy. A, jeszcze miseczka z wodą miała być. Jeszcze miała być miseczka z wodą. Ale Łukasz, tam rozsypywałeś. Troszkę ten terrarium sprząta. I co? I ten balon byśmy przewyjęli, co? Mhm. Czy fajnie się tutaj wszystko trzyma w tej glinie, co?
Byłoby właśnie fajne. I te suche takie gałązki. A jeszcze miało coś być. To jest takie śmieszne, to jest w ogóle takie... Nie wiem co to jest za roślinka, ale to jest takie patyk jakby suchy. A te końce ma takie mega miłe. Coś jak bazie, ale nie są to bazie. Kamyczki się trzymają i tutaj mniejsze, większe, nic nie odpadło. I zrobiła się chyba przerwa między gliną, tą cięższą, co osiadła. No, tutaj. Ale to nie jest problem, ważne, żeby się trzymało. To się jakoś zrobiło chyba drugiego dnia, jak obserwowaliśmy. Tak się trochę oddzieliła ta glina. Baliśmy się, że się odsunie ta dolna część na dół. Ale na szczęście korzeń dobrze podtrzymał. A też tutaj zrobiliśmy taką bazę większą. To jest wszystko glina. Tutaj aż do dołu sięga, żeby się nic nie osuwało. Wszystko jest tak, wiecie, odtąd dotąd. Dołożę też tę osianka z tej strony. Wydaje mi się, że ono fajnie wyglądało. O, w tym miejscu. Mhm. I coś, co na streamie wymyślili nasi widzowie. Taką kulkę właśnie z tego osianka zrobiliśmy. O, coś takiego. Jak było w westernach takie, wiecie, po pustyni takie kulki. Tak latały. Niech mama, tu takie coś. Ten suchy krzak się nazywa Tumbleweed. Takie coś. Wiecie na pewno, o co chodzi. To jest w każdym westernie po prostu. Taki krzak musi się przetoczyć przez taką opuszczoną drogę. Chyba lepiej no, na tej ściance. Bardzo fajnie tam nad tą czaszką to wygląda. Pokażę wam. Dobra, w sumie jest już gotowe. Trzeba nalać jeszcze wody do miseczki. I przebić banę. Przebić banę, kochani, teraz. A! Przebijamy? Przebijamy. Przebijamy balon, znaczy balon, torebkę. Okej, nic się nie dzieje. Przebijamy to igłą. Teraz trzeba będzie to wyjąć. Ale to się trzyma, co? Czekaj, pokażę, pokażę. Też chcę zobaczyć. Taka jama powstała. Powiedzcie, że się ładnie trzyma tam. No. Muszę z boku pokazać. Super to wygląda. Pięknie. Czekaj, wezmę. Wow. Tak lekko tylko sypię to co. Mega, bo ja już po prostu się bałam, że wyjmując tą torebkę, że całość wyjmiesz. Ściana cała, patrzcie jak to śmiesznie wygląda z tyłu. Takie zalepione. No dobra, to co, mamy to. Czas na pająka. Trzeba wody nalać do miseczki. Jak mówiliśmy wam już wcześniej, tasznik ten już ma tak naprawdę celowe terrarium. Z tego względu, że nie chcieliśmy go już potem, trzeba było jakieś przenoszenie, wymienianie mu. Chcieliśmy zrobić jedno takie już, wiecie, konkretne. Ja sobie lekko przymknięłem, tutaj jednak jest ptasznik silnie jadowity. A właśnie, czekaj, bo on ma tą sieć.
wklejoną do pokrywki, dlatego nie mogę tego otworzyć. Widzę, że on już tam biega sobie powoli. Tak. Jezu. Szok. No to Turek już biega po terrarium. Ona sobie wszystko przykleiła siecią. Tak, pokrywkę odkleiłem. Ja już rozkleiłem, więc... Wiesz, jak chciałem zdawać pokrywkę, to pokrywka schodziła razem z całym podłogiem, która na to zrobiła. Dobra, teraz powinno ładnie zejść. Ona tu będzie miała dobrze. Jak z kawalerki do apartamentu. No dokładnie. O, już mi widać? Żeby tylko się nie schowała od razu w tej jaskini. Poczekaj. Ja ją tutaj pokażę. Może wyjdzie sobie sama już. Ale jest śliczna, co? No. Teraz tylko będzie ją widać, a nie no. W tym pojemniku. No, spotkanie z wodą. Śliczny ma ten wzór na karapaksie. Ale jak widać, no jest malutka jeszcze. Pije? Nie wiem. Moczy nóżki w wodzie. Spróbuję ją pokazać bliżej. Czyżby jej się pić chciał? Póki siedzi tak spokojnie, to pokusiliśmy się o założenie pierścieni. Do zbliżenia makro. Słuchajcie, od razu po zrobieniu zbliżenia samiczka uciekła do tej jaskini. I tutaj jest. Widzisz? Że tam siedzi, tam nóżki ma. Więc to by było na tyle. Więcej wam nie pokażemy. Mogę wam jeszcze tylko tak na szybko z ręki pokazać, jak wygląda tutaj od środka ta jaskinia. Przez to, że nie było to zrobione z balonem, to wyszło tak nierówno i mega naturalnie. Coś. Teraz możecie to zobaczyć, ale później jak już pająk zrobi sieć, to nic nie będzie pewnie widać. Mam nadzieję, że na jakiś stream wam się pokaże przy karmieniu. A może chcielibyście zobaczyć jakiś update na przykład po jakimś czasie, jak sobie zrobi już gniazdo? Ja właśnie tylko obsieciuję. Mhm. Będzie bardzo fajnie wyglądało, to wiecie, to ma pole do popisu. Ma naprawdę dużo miejsca, ma tutaj taki wielki korzeń, wokół którego można sobie zrobić trochę korytarzy. Ma to gniazdo pod ścianką z gliny. Więc no, może to wyglądać bardzo ciekawie. To co, samiczka jest już schowana, więc nie będziemy jakoś przedłużać tego filmu. Tak pewnie wyjdzie długi po zmontowaniu. My się już z wami żegnamy.
A jeżeli terrarium wam się podoba, chociaż na pewno wam się podoba, to dajcie znać w komentarzach. Nie hejtujcie, że pająk jest za mały, bo po prostu chcieliśmy, żeby pająk miał miejsce docelowe. Łukasz od razu nastawiony na hejt. No bo na pewno tak będzie. No słuchajcie, no po prostu nie mogliśmy się już doczekać. A stwierdziliśmy, że ta samiczka zasługuje. Jest tak, prześliczna naprawdę. I tak by do tego terrarium trafiła i tak. A wiecie, no tak naprawdę w naturze nie ma czegoś takiego jak za duże terrarium, bo pająk ma do dyspozycji cały świat. Całą dżunglę, całą pustynię. Gdzie mu się podoba, to pójdzie. No i musi sobie znaleźć pokarm. Nie ma, że nie znajdzie. Dlatego stwierdziliśmy, że nie ma na co czekać. Robimy terrarium, jest glina. Więc działamy. Działamy. Więc jeżeli chcielibyście więcej jakichś odcinków przy udziału gliny, dajcie znać w komentarzach. A my widzimy się już w takim razie na następną środę. Na razie. Na razie, cześć wam. Tu taki już jeszcze ostatni kadr dla was, bo tutaj jak ustawiliśmy ją na regał, to wyszła spod tak tego ładnie. Korzenia. Tak zwisa, takie złoto wielkie. Śliczna jest. Więc już się z wami żegnamy tak ostatecznie. I widzimy się w takim razie już niebawem. Do zobaczenia, hej. Na razie.